Przyszedł nowy rok 1655. Kropka. Styczeń był mroźny, przecinek, ale suchy, średni. Zima tęga przykryła żmudź świętą grubym na łokieć, przecinek, białym kożuchem, średni. Lasy gieły się i łamały pod obfitą okiścią, przecinek. Śnieg olśniewał oczy w dzień przy słońcu, przecinek. A nocą przy księżycu migotały, jakoby iskry niknące postężałej od mrozu powierzchni. Średni. Zwierz zbliżał się do mieszkań ludzkich. Przecinek. A ubogie szare ptactwo stukało dziobami do szyb szadzią i śnieżnymi kwiatami okrytych. Kropka. Pewnego wieczora siedziała panna Aleksandra w izbie czeladnej wraz z dziewczynkami dworskimi. Kropka. Dawny to był zwyczaj Willewiczów, przecinek, że gdy gości nie było, przecinek, to z czeladzią spędzali wieczory śpiewając pieśni pobożne i przykładem swym prostactwa budując, kropkę. Tak też czyniła i panna Aleksandra, przecinek, a to tym łacniej, przecinek, że między jej dziewkami dworskimi same były prawie szlachcianki, przecinek, sieroty bardzo ubogie. Kropka. Tę robotę wszelką, przecinek, choćby najgrubszą, przecinek, spełniały i przy paniach służebnymi były, przecinek, a w zamian za to ćwiczyły się w obyczajności, przecinek, lepszego doznając od prostych dziewek traktowane, kropka. Były jednak między nimi i chłopki, przecinek, mową głównie się różniące, przecinek, bo wiele z nich po polsku nie umiało. Kropka. Panna Aleksandra wraz z krewną swą, panną Kulwiecówną, siedziały w pośrodku. Przecinek. A dziewczęta po bokach na ławach. Średni. Wszystkie kądziel przędły. Kropka. Na potężnym kominie ze zwieszonym okapem paliły się kłody sosnowe i karpy. Przecinek. To przygasając. Przecinek. To znów strzelając jasnym, przecinek, wielkim kominiem lub skrami, przecinek. W miarę jak stojący wedle komina wyrostek przerzucał drobniejszych brzeźniaków i łuczywa. Kropka. Gdy płomień strzelił jaśniej, przecinek, widać było ciemne drewniane ściany ogromnej izby nadzwyczaj niskim, belkowatym sufitem. Kropka. U belek wisiały na niciach różnokolorowe gwiazdki uczynione z opłatków, kręcące się w cieple, a z zabelek, przecinek, a z zabelek wyglądały motki czesanego lnu, przecinek, wieszające się na obce strony, przecinek, jakby tureckie zdobyczne buńczuki, kropka. Cały niemal pułap był nimi założony, kropka. Po ścianach ciemnych błyszczały jakoby gwiazdy statki cynowe, przecinek, większe i mniejsze, przecinek, stojące lub poopierane na długich półkach dębowych. Kropka. W głębi, przecinek, przy drzwiach, przecinek, kudłaty żmudzin huczał gwałtownie żarnami, przecinek, mrucząc pod nosem pieśń monotonną, przecinek. Panna Aleksandra wsuwała w milczeniu paciorki różańca, przecinek. Trzątki przędły, przecinek. Nic jedna do drugiej nie mówiąc, kropka. Światło płomienia padało na ich młode, przecinek, rumiane twarze, przecinek. One zaś z rękoma, zniesionymi ku kądzielom, przecinek, lewo postrzypując len miękki, przecinek, prawo kręcąc wrzeciona, przecinek, przeszły gorliwie jakby na wyścigi, surowymi spojrzeniami panny Kulwiecówny podniecane, kropka. Czasem też spoglądał na naścieł bystrymi oczkami, przecinek, a czasem na pannę Aleksandrę, przecinek. Jakby w oczekiwaniu, przecinek, rychłoli żmudzinowi mleć w zakarze i pieśń pobożną rozpocznie, średnik. Ale z robotą nie ustawały i przędły, przecinek, przędły, średnik. Wiły się nici, przecinek, warczały wrzeciona, przecinek, migotały druty w ręku panny Kulwiecówny, przecinek, a kudłaty żmudzin w żarna huczał.